Niebanalny humor, inteligencja, błyskotliwość to te cechy charakteryzują człowieka, który w Dniu Kobiet wystąpił w Kutnowskim Domu Kultury. Artur Andrus zaprezentował przed kutnianami swoje najlepsze utwory, rozbawiając ich przy tym do łez. Kiedyś przyjeżdżam do restauracji, dowiedziałem się dzięki tej wizycie w restauracji, że istnieje takie zjawisko jak pocieszenie względne. Ponieważ ja przyjechałem, usiadłem sobie przy stoliku, podeszła pani kelnerka i ja zapytałem tak, dzień dobry, czy jest chłodnik? A pani mówi, nie, ale weekend był. To człowiek ma wtedy poczucie, że nie poniósł totalnej klęski, prawda? Stargard in the night, nikt nie pomoli, chleba kilka pory i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza. Koncert nie mógł się odbyć bez ballady dziadowskiej, przysłanej do nas przez jednego z widzów. Warszawska ballada dziadowska o Putin. Wódka jest słaba i nic nie warta, współczesna wódka to kpina. A że ostatnia jest czwarta kwarta, zdecydowała Halina. Niektórzy patrzą na drogę mleczną, a my ze szwagrem Kazikiem poszliśmy na ulicę Podrzeczną cieszyć się nowym chodnikiem. Szwagier mężczyzna drobnej postury, po prostu taka kucina. Mówi, że kiedyś były tu dziury i wpadnie diner z żychem. Tak się czasami przyglądam żonie, od lat 20 kilku już. Świetnie by wyglądała w koronie, zgłoszę ją na królową. Żona Kazika też się zgłosiła, bo jest kobietą bez skazy, a 18 lat ukończyła, co najmniej ze 4 razy. Była sprawa raz taka, że kiedyś Kazik był na dożynkach wybrany królem buraka. Galinie strasznie się nie podoba, a Linę wzięła cholera, że Kazik sprzedał łóżeczko po was i używany materac. Kazik z postury chłopa niewielki, jak wkurzy żonę do biada, bierze dwa wyjmowane szczepelki i mąż pęknięcia posiada. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.